Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Cyberpunku 2077. Powiem wam, że troszeczkę pobawiłem się znowu z opcjami. Johnny, obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I tak oto bezmyślny konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. A, jest tutaj dla przeciwnej Johnny. Drużyny, co? Ech, właśnie dlatego nie należy wskrzeszać poległych wojowników. Prędzej czy później będą musieli patrzeć, jak wszystko, o co walczyli, obraca się w gówno. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że pobawiłem się troszkę opcjami, żeby znowu się ogarnęło to, ale powiem wam tak. Jeśli jesteśmy na jakimś terenie, gdzie widać dosyć sporą ilość, albo który renderuje akurat dosyć sporą odległość, to no nic z tym się nie da za bardzo zrobić, jeśli chodzi o opcje. Natomiast no, postarałem się jeszcze troszkę to zbić tak, żeby nadal zachować sensowną jakość, a żeby jednak nie przeszkadzało to jakoś bardzo w rozgrywce, bo wiem, że właśnie czasami macie takie strasznie dziwne przeskoki. I to mi się strasznie podoba. Na przykład w tym momencie powiem wam, że skaczę Garta między 40 a 60%, obracam się, mam 80. Więc sami rozumiecie. No staram się po prostu jakoś to zbalansować dla was, ale póki nie będę miał 30-80, to będzie ciężko. Dzień dobry. Wiesz coś na temat bootlegów nagrywanych tu w czasach Rainbow Cadenza? Na przykład, no nie wiem, samuraja? Samuraj? Śpiesznie. Samuraj. A, taka brzydka czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w ich koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wiesz, gdzie go znajdę? Wiem, w latach 20. A tak poza tym to tu obok, na bazarze. No, dzięki. Śpiesz się. Pytanie, co sprzedaje przy okazji. Wiedzicie, bądźmy tacy mi. Jak nam dał informację, to może nawet od niego jakieś jedzonko kupmy czy coś. Co tam sprzedaje? Truskawki z bitą śmietaną. Aha, o tamtego jak właśnie. Myślisz? Wciska ludziom nagrania przedpotopowych zespołów indie. Koniecznie takich, o których nikt nie słyszał. Idealnie. Dzięki. Okej, okay. Skoro nas nie zmuszają do kupowania jedzenia, kurczę, no... Ja lubię coś takiego akurat w grach, że wiecie, idziemy do kogoś, do jakiegoś sklepikarza i na zasadzie kupisz ode mnie rzecz, to ci sprzedam informację, tak? Wiecie, będę miał z tego zysk, że tobie coś też jeszcze odpowiem. I proszę bardzo, to jest rzeczywiście ten gość w koszulce samurai, to jest jakiś taki totalnie przedpotopowy gość. Widzę, że ma to Horror Rock Radio włączone. Spuszczamy sobie laser po... O Jezu... Chcecie gościa podkurwić? Chcemy gościa podkurwić, prawda? Hej, szukam dobrej muzy. Masz jakiś laser pop? Może coś od Askrax? Chłamu nie sprzedaję. Albo szukasz dobrej muzy, albo tęczowego gówna. No już bez nerwów, żartowałem. Laser pop, kurwa! Laser pop! Że niby u mnie! Co? O Jezu! Dobrze, że... Mam nadzieję, że tego nie ma w wersji angielskiej zrobionego, bo przecież ludzie zabiliby chyba CD. Jak oni mają problem o to, że nie ma tej postaci niebinarnych, czy gender fluid i tak dalej, i tak dalej. A jakby to usłyszeli, o mój Boże. Przecież to był jeden z ciekawszych, znaczy, okej, okay, żeby nie było, nie, absolutnie mówię, że popieram to, ale to było tak piękne, nie spodziewałem się po prostu zobaczyć czegoś takiego, usłyszeć czegoś takiego w tej grze. I to, wiecie, jakieś to było dla mnie po prostu zabawne. Na zasadzie tego, że to było totalnie niespodziewane. Nie spodziewałem się spotkać takiego oldtimera w takiej grze, który by jeszcze miał problemy z czymś takim. Patrzcie na to, co się po prostu w tej grze dzieje, tak? Te modyfikacje ciała i tak dalej, a gość mówi o tęczowym głównie, no ja pierdolę. Przecież to jest coś tak absurdalnego, że aż pięknego i zabawnego. Na zasadzie właśnie absurdu, nie na zasadzie zabawnego, jakoś śmiesznego samego w sobie. No nie wiem, jak to wytłumaczyć sensownie. Nieważne. Rozwaliło mi to, dobra. Szukam ciekawych nagrań. Podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam Cartesian Duelist, rzecz od Eurodyna, Tainted Overlord. A samuraja? Młody, jeszcze pytasz? Never Fade Away, Dancing with My Axe, Tipping In. Do wyboru, do koloru. Mogę kupić wszystko. Silverhand był mesjaszem rocka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale... z czegoś trzeba żyć. Ma też ciekawy gramofon. Też sobie muszę kupić gramofon, by the way, bo mam kilka winyli. W sumie to kupiłem chyba 5 winyli Bring Me the Horizon w tym momencie i jeszcze mam kilka do zakupu, ale to w momencie, jeśli będę miał finanse akurat na to. Widzę, że trafiłem na rasowego psychofana. I nie wstydzę się tego.
Dzisiejsi muzycy nie sięgają mistrzowi do pięt. Silverhand miał coś, o czym im się nie śniło. Srebrną rękę. Ogień, młody ogień! Facet zatrząsł z posadami korporacyjnego świata. Zginął, walcząc o swoje ideały. A nie przeszkadza ci, że był przy okazji terrorystą? Blaze way down the rebel path. Podoba mi się też to, że to jest taki oldtimer, który nie do końca mówi po angielsku z akcentem i to pasuje, po prostu pasuje. A to chyba cały czas właśnie leci samuraj w tle. No, brakuje mi tego, żeby tutaj jeszcze Johnny się aktywował, tak, w międzyczasie. A tak poważnie, rzeczywiście ja sobie muszę na przykład też kupić gramofon, bo mam te winyle i chciałbym sobie ich posłuchać po prostu na gramofonie bezpośrednio. No, ale zobaczymy, kiedyś może się to spełni. Szukam prawdziwych artefaktów. Na przykład bootlegów z pierwszych koncertów samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak od niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałeś o bootlegach, ale zapomnij. Nie dam ich pierwszemu, lepszemu sezonowcowi. Okej. Okay. O kurde. Ciekaw jestem, czy to przejdzie. Nie jestem pozerem. Wiem wszystko o Johnnym Silverhandzie. No dawaj, zaimponuj mi. Wiem, co powiedział Keremu, gdy widzieli się po raz ostatni. Pieprz ten zespół. To nie twoja publika. Zrób coś po swojemu. Jasne. Ja też mogę sobie pozmyślać, o czym gadali bez świadków. Okej, liczę, że to przejdzie, ale nie. Przychodziłem tu jeszcze za czasów Rainbow Cadenza. Bootleg byłby zarąbistą pamiątką po starych, dobrych czasach. Nie kręć. Jesteś za młody, no, żeby pamiętać pierwsze koncerty samuraja. Nawet cię na świecie nie było. To było 50 lat wcześniej, więc... Pozory mylą. Skąd wiesz, że ta boska twarz nie jest wszczepem odmładzającym? Aha, dobra, cwaniaczku, udowodnij. Jak skończył się trzeci w historii występ samuraja? Tutaj ja mówię, ja będę grał tą postacią takiego Hama i tak dalej, więc i takiego punka, więc wydaje mi się, że taki aspekt żartobliwy wobec Johnny'ego będzie fajny. Ej, Johnny, rusz tu swój cyfrowy tyłek i gadaj, co mam mu odpowiedzieć. Odpowiedz tak. Pierdol się, winie, jestem twoim przydupasem. No, czekam. Kurno, pomóż mi, Johnny. Kurwa, Johnny, czemu mnie sabotujesz? No to śmieszne, bo mi się nudzi, bo nie podoba mi się twój konformistyczny ryj. Często ci się zdarza tak zawieszać? No, czasami. Trzeci koncert graliśmy w Kadenzie. Wybuchł mały pożar. Jacyś podpici kretyni próbowali go ugasić piwem. Denis fajczyła prawie całe afro. Przez kilka tygodni nosiła perukę. Za nic nie chciała sobie wszczepić technowłosów. Więc kocham to. Okej, okay. Myślę, że... Myślę, że użyję tego, że pamiętasz, ktoś gasił pożar piwem. Daj mi się zastanowić. Był pożar. Pamiętasz tych idiotów, którzy gasili go piwem? Już prawie zapomniałem. Chodziła plota, że Johnny zapruszył ogień niedogaszonym petem. Gówno prawda, to był pet Kerego. Ale oczywiście, Johnny jest winien każdej zadymie. Przepraszam, ja kisnę mocno. Nie wierzę, że tam byłeś, ale cholera. Takie rzeczy może wiedzieć tylko prawdziwy To mnie rozwala totalnie, muszę przyznać. A co tam? Trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek z podlady. Częstuj się. No, czy mogę się częstować? A, proszę bardzo, rzeczywiście tutaj ma rzeczy. Ej, on ma ubranka różnego rodzaju i ma rzeczywiście płyty. 30 tych kosztują. Dobra, więc co? Kupmy wszystkie. Bo czemu nie? Muzyka zawsze na propsie. Patrzę jeszcze na jakieś takie pancerze tutaj. T-shirt Samuraja 34. Tutaj kolejny... O Jezu, to jest drogie, okej. Okay. Ojejku, ale ja... ile pieniędzy wydałem właśnie. Dobra, ale czekajcie, bo muszę teraz posprzedawać mu trochę rzeczy, bo mnie nie są potrzebne, a nie chcę ich rozkładać za bardzo, bo nie opłaca mi się po prostu. Na razie potrzebuję pieniędzy. Czekajcie. Pyk. To jest słabsze. To są półbuty, które mamy założone aktualnie. Pyk. Też są słabsze, okej. Okay. Teraz spodnie. Aktualnie mamy lepsze. Mamy lepsze i mamy... rokowe rurki, okej. Okay. Dobra, na razie sprzedajmy. Nie są nam aż tak bardzo, tak jak mówię, potrzebne. I tak, tutaj te topy, tanki, topy, cokolwiek. Też posprzedawajmy to, co nam nie jest w ogóle potrzebne. Nie, jakoś nie jestem przywiązany do tych rzeczy, jeśli mam być szczery.
Więc po prostu je powyrzucam. Jeśli nie będę czuł, że są nam jakoś specjalnie zdatne do użytku. Okej, to też. To jest całkiem nie najgorszy, chociaż ma słaby pancerz. Co z tego, że ten udźwig ma. To jest spoko, tam mogę na razie zostawić. No i potem mamy te pozostałe rzeczy, tak? Chyba tak. No i ten kask można sprzedać, bo totalnie mi też nie pasuje. Dobra, zostawmy resztę na razie. Dobra, zostawmy na razie resztę. Lecimy. Wiesz i głoś słowo Silverhanda. Korporacje do piachu! Arabowie mawiają, że czas to dobry nauczyciel. Kiedyś myślałem, że to prawda. Spójrz na tego gościa. Ma co najmniej 6 dych na karku, a nadal żyje w 2020. To twój najwierniejszy fan. Nie cieszysz się? Wysadziłem wieżę Arasaki w powietrze, a ona ciągle stoi. Dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. Chcę, żeby się zmieniali. Siebie i świat. Coś na pewno się zmienia, tylko czy na lepsze? Minęło prawie 60 lat. Coś musiało się zmienić. Wiesz, co się zmieniło? Fasada. Nowe modele złączy interfejsu. Smaki syropu glukozowo-fruktozowego. I nowa twarz tej samej Arasaki. Stara zgnilizna w odświeżonym opakowaniu. Coś się zmienia. Może tego nie widzimy, ale coś na pewno. Owszem. Coraz mniej ludzi pamięta czasy, w których słowo człowiek znaczyło coś więcej niż skład wszczepów z drugiej ręki. Wiecie co, ja jestem właśnie bardziej za narracją na zasadzie, coś się zmienia, niekoniecznie... Osoba, która właśnie wyszła z tego billboardu. O, cześć panie kolego, interesujący styl. Powiem tak, coś się zmienia, zawsze się coś zmienia. Niekoniecznie na lepsze, ale zawsze, świat się zmienia, świat zawsze idzie do przodu. Ja mówię, niekoniecznie to wychodzi na lepsze, ale idzie, po prostu idzie. Modyfikacja ubioru, proszę bardzo, mamy całkiem ciekawe modyfikacje tutaj dodatkowe. Nie chcę. O! Obecna modyfikacja zostanie zniszczona. O! Czyli modyfikacje do ciuchów nie można zdjąć. O kurczę, tego bym się nie spodziewał. Okej, ma culpa. Myślę, że te modyfikacje mogę zdjąć jak modyfikacje ze zbroi. Ale powiem wam, że teraz wyglądamy troszkę lepiej. To może jeszcze kolorystyka cały czas tego ubranka naszego by się przydała do zmiany. Dobra, na razie nie. To można w sumie rozmontować. Nie potrzebuję tej kurczki ze szkoły wilka. Może ten płaszcz. A nie, dobra, to był ten gówniany płaszcz. Nie chcę go. Zdecydowanie. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Coś jeszcze chyba kupiłem, nie? Nie. Wydawało mi się, że tak. No nieważne. Tutaj mam cały czas te bandaże, ale nie chcę bandaży. A, to jest w ogóle tylko wygląd, który ma modyfikację wyglądu. Tego głównego naszego wyglądu. W ten sposób, ale. Nie chcę tego, nie jest mi to potrzebne. Kurczę, tylko dlaczego mi to świeci? To mnie wkurza akurat. Wydawało mi się, że coś kupowałem, ale nieważne. Mniejsza o to. Dobra. Wychodzimy i może zajmijmy się jakąś kolejną misją, co? Tak mamy 13 minut, przydałoby się może coś znowu zahaczyć kolejnego. Chcę porozmawiać z Barem, ale to jeszcze nie. Zadzwoń do mamy Welles właśnie. Zadzwońmy do niej, potem odbierzemy od niej paczkę. Pod te to było? Tak jest. O, mamy jeszcze wiadomość od kolektywu Bartmosa. Okej, to jest ta trzecia. Najlepszą broń przeciw neokapitalizmowi zdobędziesz poprzez nieprzerwaną medytację. Dobra. Super. Mam to totalnie gdzieś na chwilę obecną. Mama Welles właśnie. Dzwonimy do niej. V? Dawno cię nie słyszałam. Od śmierci Jackiego. Chciałem zadzwonić wcześniej, ale sama rozumiesz. Miałeś na głowie bardzo ważne sprawy, co? Co się dzieje? Umarłem. Chyba chciałem się wytłumaczyć. Nie musisz mi się tłumaczyć. Wiem, jak jest. To ja byłem wtedy z Jackiem. Posłuchaj. Mój syn wybrał taką, a nie inną drogę. Wiedział, na co się pisze. Gdyby dało się go uratować, zrobiłbyś to. Podejrzewam, że dalej zajmujesz się tym samym, co wcześniej. Zrób coś dla mnie i nie daj się zabić. Trzymaj się, chłopaku.
O, no powiem wam, że patrząc na to, co tutaj się teraz odwaliło, teraz mi się przypomniały niektóre te kompilacje właśnie bugów z Cyberpunka przedpremierowe i już się powiem, że to auto rzeczywiście przeze mnie przejdzie w ten sam sposób, co właśnie w tej kompilacji memów. Dobrze, ale gdzie teraz? Tutaj, tak? Mam zakręcić? Tak jest. Chciałbym właśnie pojechać do Mamy Wellesa. Mamy Welles w sumie. Nie znam jej imienia, co jest ciekawe, w sensie, albo przynajmniej nie jest ono tutaj podawane. Ale chyba w ogóle mam złą muzykę wrzuconą. Ej, no, więc co do mnie szokuje, że tutaj mamy... To jest moim zdaniem rap, a nie rock bezpośrednio. Bo coś w stylu... ojejku, nie pamiętam teraz nazwy, nieważne. Rzućmy się na Ritual FM. Jestem ciekaw, czy Bring Me The Horizon zrobił do tego jakąś piosenkę. Wybaczcie, ale no za bardzo uwielbiam ten zespół, żeby móc... po prostu obejść się bez sprawdzenia, czy może coś do tego zrobili. Jeśli by tak było, a chciałbym bardzo, bo oni ostatnio bardzo dużo robili właśnie muzyki do gier. Na przykład stworzyli Ludens, które było w Death Stranding. Stworzyli Mantra, akurat Mantra była z ich albumu Amo, ale pojawiła się w Watch Dogs Legion. Później mieliśmy jeszcze w sumie kooperację, już nie typowo grową, ale mieliśmy kooperację pomiędzy Bring Me The Horizon oraz, jak oni się nazywali, Baby Metal, czyli zespołem typowo nagrywającym muzykę japońską, J-Metal chyba można to nazwać, spokojnie. Mam wrażenie, że to jest najlepsze określenie. No i cóż. No, chciałbym, żeby naprawdę coś się od nich znalazło w Cyberpunku, tym bardziej patrząc na skalę tej gry. Jeśli pojawiło się coś w Watch Dogsach, w grze, która również miała bardzo, bardzo podobny klimat, powiedziałbym, tylko że Cyberpunk jest znacznie bardziej już taki, jakby... Wydaje mi się, że Cyberpunk byłby dobrą kontynuacją Watch Dogsów, jeśli chodzi o to, w którą stronę poszedł świat. Paradoksalnie. Naprawdę, bardzo by mi to pasowało, tylko musieliby jakoś sensownie zintegrować CityOS z Cyberpunkiem, tak? I ładnie to skomponować. To źle brzmi, patrząc na to, że te najnowsze Watch Dogs nie były za dobre i wiem, że wiele osób nie lubi Ubisoftu, ale osobiście uważam, że naprawdę fajnie te światy w jakiś sposób ze sobą, prawda, się przeplatają. I ja lubię też ten klimat, więc takiego troszkę takiej beznadziei. To jest przytłaczające, ale w pewien sposób też fajne. Bo daje nam obraz świata, którego nie można czasem zmienić, mając pewne poglądy. I na przykład, tak jak mówiłem, ja ze swoimi poglądami nie miałbym szans po prostu zrobić czegokolwiek w takich światach. Musiałbym totalnie się zmienić, poruszyć większość swoich zasad, żeby cokolwiek zrobić. Co daje pewną ciekawą... Nie widziałem cię kilka dobrych tygodni. Myślałem, że wyjechałeś z miasta. No, umarłem sobie tak trochę. Co daje pewien ciekawy i fajny obraz zarazem. Świata, w którym musielibyśmy czasem po prostu porzucić swoje zasady. I to jest dla mnie w pewien sposób też rozwijające, tak? Pokazuje mi też z drugiej strony, że no, mogło być jeszcze gorzej, tak? Mogło być tak, że w ogóle nie będę miał głosu czy coś i w ogóle nie będę mógł realizować swoich idei, swoich planów. Ale to tylko tak w kontekście ogólnym. O właśnie, patrzcie, a ta mama LS jest... Aha, no tak, bo ona nam podesłała do mieszkania. Czyli po prostu teraz zapukamy do Barry'ego w międzyczasie. Barry? Dobrze pamiętam? Skoro już tutaj jesteśmy. Coś za jeden? Wi, sąsiad z góry. Pamiętasz mnie? Gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy Mizutani Shion. Ja stwierdziłem, że to gówno dla pozerów. Takiego żłoba bez gustu łatwo się nie zapomina. Tak na mnie wtedy spojrzałeś, że zacząłem rozważać przeprowadzkę na Badlandy. Pamiętam. Czego chcesz? Nie spodziewałem się takiego głosu u niego. O, ale patrzcie, dzięki budowie teraz, bo wrzuciłem tę budowę na czwórkę, mamy dodatkową opcję dialogową. Czy one są koniecznie dobre? Nie wiem, ale spróbujmy troszeczkę z nim pogadać na zasadzie tacy, jak my często kogoś tracą. Może dzięki temu wyciągniemy kwestię Jackiego. Sprawdzić, co u ciebie. Twoi koledzy mówią, że nie wychodzisz z domu. I chyba wiem dlaczego. Widziałem już to spojrzenie. Tacy jak my często patrzą w ten sposób. My? Nie wyglądasz na gliniarza. Nie tylko gliniarze tracą ludzi. Gdy jesteś wojownikiem, widujesz śmierć niemal codziennie. Łatwo się przyzwyczaić, dopóki nie trafi na kogoś, kogo dobrze znasz. Ty też, co? Co jest? Powiesz na coś? A, zaprosił nas, okej, to jest ciekawe.
Tego się akurat nie spodziewałem, muszę przyznać. Patrzcie, za moje włosy, ale troszkę mi odwaliły teraz. Będę musiał je poprawić za chwilkę. To usiądziemy sobie? Na podłodze? Ja też niedawno kogoś straciłem. Nie, na stoliku. No. Jak to też? A, chodzi o Andrew. O nim też ci powiedzieli? No nie bezpośrednio w sumie. Mój najlepszy przyjaciel. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. No i zapytajmy, czy w NCPD jest zwykle chujowo w takim razie. Czyli w NCPD jest tak samo chujowo jak zawsze, co? Kiedyś jeden typ z Maelstromu zabił młodego chłopaka na moich oczach. Tak dla zabawy. Nic nie mogłem zrobić. Skurwiel był chroniony przez korposów. Klasyka. Jak to było stwierdzone? Nasz komendant dostał w łapę od życzliwego darczyńcy i nagle okazało się, że dzieciak sam odstrzelił sobie głowę. Na twoich oczach. Coś się wtedy zaczęło. Nie mogłem już dłużej. Parę miesięcy później umarł Andrew i wszystko szlak trafił. Powiem wam tak, jak było stwierdzone w jednej z tych misji, w jednym z tych naszych kontraktów, które będziemy musieli wykonać, tutaj nie ma miejsca dla ludzi porządnych i uczciwych, niestety. Niestety, więc trzeba go w pewien sposób uświadomić, że tak wygląda niestety rzeczywistość i będzie trzeba, można z nią walczyć, ale będąc w niej, trzeba też w niej przeżyć przede wszystkim, więc mówię, są rzeczy, gdzie nie da się po prostu, są światy, są uniwersa, są sytuacje, w których nie da się po prostu być ogólnie dobrym i po prostu popełniają przestępstwo, aby zrobić coś dobrego ostatecznie. Czy jest to uzasadnione? Pewnie tak. Czy jest to dobre? Absolutnie nie. Kontekst, jakby, wiecie, zabijając kogoś, nadal jesteśmy mordercami, bez względu na kontekst, tak? Nadal kogoś zabiliśmy. Kontekst może być najwyżej dla nas ułaskawić, tak? Tak samo jak, nie wiem, jesteśmy na wojnie, bronimy kraju, jesteśmy żołnierzami. Zabijamy kogoś w obronie. Nadal jesteśmy mordercami, ale kontekst się liczy w pewien sposób też. To nie zmienia faktu, że jesteśmy mordercami, tak jak mówię, to jest... Problem jest taki, że ludzie biorą słowa przez pewien stereotyp, przez pewien... pewne wyobrażenie, które mają w głowie. Nazywając rzeczy po imieniu, wcale nie musi to oznaczać, że ktoś na przykład właśnie, tak jak mówię, jest mordercą na zasadzie przestępcy. Można być mordercą na zasadzie właśnie obrony własnej, gdzie się kogoś zabiło po prostu w ten sposób. Więc przepraszam, ja sobie tutaj pozwalam na takie dywagacje trochę czysto językowo-myślowe, ale no troszkę boli mnie taki brak konsekwencji właśnie u ludzi, że czasami poprzez jedno słowo, przypisując komuś coś, bo tak samo jak ktoś jest oskarżony o pedofilię, od razu jest dla kogoś pedofilem, co jest bullshitem strasznym, niestety to mnie właśnie strasznie boli. Dlaczego ludzie nie patrzą na przykład kontekst albo na całość, tak? To, że ktoś został oskarżony, szczególnie w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, że tak, że bardzo niedawna oskarżenie kogoś o pedofilii jest tak łatwą rzeczą, tak prostą, czy o gwałt. I tu mówię, wydaje mi się, że niestety częściej jest to odbierane gorzej, jeśli takie złożenie, taką skargę złoży kobieta bądź po prostu dziecko. Rzecz osoba po prostu bardzo młoda na kogoś i wiecie, i kontekst nie ma znaczenia, tak? To, że ktoś został ułaskawiony potem, nie ma to znaczenia. On został oskarżony o pedofilię. To jest po prostu, to jest troszeczkę jak jeszcze parę lat temu zapis, chociaż myślę, że może i nadal jest to aktualne, zapis w papierach, że ma się depresję. No ja pierniczę, to jest, przekreśla wam praktycznie całe życie. Jeden z powodów, dlaczego ja na przykład nie chcę iść do psychologa ostatecznie, bo jeśli by się coś okazało, to będę miał w papierach naprawdę bardzo sporą skazę, która przekreśla mnie, nie dość, że już teraz mam problemy ze znalezieniem pracy, ze względu na to, że jestem Polakiem. Świetnie. I co z tego, że mam umiejętności i że mam tytuł i że mam wykształcenie, skoro jestem Polakiem? To jeszcze dodatkowo, jakby mi coś miałbym dopisane do tego. Tu jakąś drobną pierdołę, nie wiem, dysleksja, dyskalkulia, nie wiem, właśnie może być depresja jakieś i cokolwiek innego z bardziej poważnych chorób. To mnie przekreśla, tak? To jest spory minus. Wtedy u większości pracodawców nie mam po prostu szans.
I to jest jeden z powodów, dlaczego ludzie nie chcą chodzić do lekarzy. I mówię tutaj i o lekarzach, którzy badają choroby takie czysto choroby organizmu i są. I również to dotyczy się osób, które mają problemy jakieś psychiczne, czy po prostu osób, które powinny iść do lekarza zajmującego się problemami psychicznymi, tutaj mam na myśli psycholog, psychiatra, nie ma to większego znaczenia. Ludzie po prostu nie chcą potem nie móc znaleźć pracy i zdychać na ulicy. Przez to, że mają wpis w papierach. Pamiętajmy o tym, że depresji nie jest zupełnie równa na przykład. Tak? Tak samo jak jedna choroba u jednej osoby, schizofrenia, nie będzie tym samym, co jest u innej. I właśnie takie branie przez ogólniki ludzi jest strasznie krzywdzące i strasznie wiele osób przez to albo nie chce się leczyć, boi się pójść do lekarza, bo zatajenie choroby jest karane. Na zasadzie, jeśli wiemy, że jesteśmy chorzy, tak? Czy jeśli poszliśmy, to zatajenie jest karane. Możecie przez to stracić pracę na przykład, jeśli to rzeczywiście wyjdzie. A z drugiej strony powoduje coś takiego, że cały czas jesteśmy zapętleni w tym, że jeśli osoba ma jakiś problem, to ona jest skreślona. I wtedy tym gorzej dla niej. Może starać się, może to nawet nie być jakieś mega poważne. Może to być, nie wiem, jakieś chroniczne, co jakiś czas mogą być to skutki właśnie tej choroby wychodzić. No nie wiem, na przykład tydzień w danym fragmencie, tak? Albo mogą być po prostu właśnie spowodowane tym, jak społeczeństwo postrzega takie rzeczy. To jest troszeczkę powierzchowna analiza. Tutaj przydałoby mi się troszkę więcej wiedzy, może z dziedziny psychologii, ale wiecie, o co mi chodzi. Jest problem z tym, jak ludzie są postrzegani poprzez takie jedno czy dwa słowa. Czyli jakby przechodzimy paradoksalnie znowu do tematu nowomowy, troszeczkę orwellowskiej, gdzie po prostu znaczenie, zamiast mieć to rzeczywiste znaczenie na zasadzie trzymać się znaczenia, które opiewa na dosyć dużą gamę elementów, tak, na dosyć duży obszar, ludzie zamykają się w pewnym myśleniu, pewnym stereotypie, pewnym przeświadczeniu i wyobrażeniu danej rzeczy na tyle, że jest to ostatecznie krzywdzące dla osób, które rzeczywiście pod ten, na przykład pod to słowo, pod to wyrażenie, pod to pod pewien termin podpadają. I to samo tyczy się w tym momencie w Polsce przede wszystkim, z tego co zauważyłem, kwestii LGBT. To samo dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o osobę na przykład wierzącą. Paradoks, ale tak, ludzie zamykają się w pewnych stereotypach i to jest błędem i poprzez jedno słowo rozumieją coś innego niż powinni. Dobrze, przepraszam, bo ja się tak rozwijam, ale to jest coś, o co mam straszny ból dupy. I mówię tutaj, tak jak zacząłem od chorób i skończyłem w końcu na rozmowach o innych słowach i zawężaniu pewnych rzeczy do pojedynczych wyrażeń. Natomiast ostatecznie tak, jak mówię, osoba, która zabiła, nadal jest mordercą, ale czy to znaczy, że powinno się go postrzegać jak mordercę, który siedzi w więzieniu za zabójstwo osoby na przykład celowo? Nie, kontekst ma ostatecznie znaczenie. Dobrze, przepraszam. Co nie znaczy, że powinniśmy zatracić samo słowo, tak? Bo mówię, jeśli wyrażamy się w pewien sposób, to wyrażajmy się świadomie. I tak samo teraz wracając do Watch Dogsów, tak samo dla mnie DCEK to była po prostu grupa morderców i zabójców. Czy było to uzasadnione? W pewien sposób tak, ponieważ tamten świat wydaje mi się, że nie nadawał się do zmiany normalnej, natomiast czy popieram te działania ich? Niekoniecznie. Dobrze, przejdźmy już teraz dalej do rozmowy, bo zacząłem gadać i chyba z 8 minut mi na to zeszło. Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach, a Mendes ich nie rozumie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś im o Andrew. Szczerze, mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą, nie wiedzą wszystkiego. I bardzo dobrze. A czy nam powie? Jak właściwie zginął Andrew? Normalnie, zmarło mu się ze starości. Zresztą... Nie ma się co dziwić. Myślałem, że zmarł podczas akcji, szczerze mówiąc. Młodszy od mojej. Musi być tak całkowicie szczerze. Śmierć ze starości? W Night City? Powinieneś mu wystawić jakiś pomnik. Niech świeci przykładem. Urna w kolumbarium musi wystarczyć. Czyli Andrew był dla ciebie bardziej jakiś kolega dosłownie. Przyjacielem. Wiecie, podobny rocznikowo. Tego bym nie powiedział. Był dla mnie takim, że ja wiem... wspomnieniem z dzieciństwa.
Przypominał mi o babci. O naszych rozmowach, o czasach, kiedy wszystko było na swoim miejscu. Były takie czasy? Był ostatnim śladem tych czasów. Okej. Wiecie co, nie uważam, żeby to mimo wszystko, jakby tworzy te postacie, jak mówię, tworzę jako bardziej punka, troszeczkę odmiennego ode mnie, ale mimo wszystko osobę jednak cały czas poważną, która ma pewne zasady i ma pewne podejście, która może nie do końca jest emocjonalna, ale na pewno nie będzie totalnie zacofana ze swoim światopoglądem, ze swoim mindsetem, bo to, że trzeba zapomnieć o zmarłych, jest, moim zdaniem jest idiotyczne. Dlatego, że to jest troszeczkę jak zapominanie o historii, a zapominanie historii prowadzi do jej powtarzania. Był pewien cytat chyba, kto... Przepraszam, że jeśli go teraz parafrazuję w trochę nieodpowiedni sposób, ale... Kto nie pamięta, kto nie zna historii, ten jest skazany na jej powtarzanie, czy coś takiego. Przepraszam, jeśli się tutaj pomyliłem. Jeśli pamiętacie, co to jest za cytat i jak dokładnie on brzmiał, i czyj to jest cytat, podajcie to w komentarzu, bo teraz, tak jak mówię, nie przypomnę sobie. Mendes gówno wie o życiu. Każdy ma swoją granicę, nawet on. Po prostu jeszcze do niej nie dotarł. Ty dotarłeś. A jeśli ma rację? Może na serio mam słabe geny? Zawsze przeżywali tylko najsilniejsi. Czasy się zmieniają. Jeśli nie czujesz żalu, to znaczy, że strata nie ma żadnego znaczenia. Może i tak. Dzięki za rozmowę, Vi. Muszę sobie to wszystko poukładać. Jasne. Trzymaj się. Powiem tak, to, że przeżywali tylko najsilniejsi, nie oznacza, poza tym to nie jest tak, że przeżywali tylko najsilniejsi, absolutnie, to, że przeżywali najsilniejsi w czasach, nie wiem, prehistorii, czy nawet średniowiecza czasami, to nie oznacza, że tylko najsilniejsi mają przeżywać dalej, tak, jakby czasy się zmieniają. Niekoniecznie bycie fizycznie silnym, czy psychicznie silnym, musi być koniecznie gwarantem przeżycia. Czy musi być warunkiem do przeżycia. Paradoksalnie, przecież podczas wojny w Polsce masa mężczyzn, która po prostu nie walczyła, właśnie to byli ci ludzie, którzy ostatecznie przeżyli. Ci, którzy na przykład nie brali udziału w powstaniu warszawskim, bo i teraz stygrowałem masę osób, ale sami rozumiecie. Czasami, w cudzysłowie, słabe geny, czasami strach, czasami pewne pytanie, które sobie zadajemy i czasami wycofanie się może nam jednak gwarantować to, że przeżyjemy ostatecznie. Dobrze, ale już teraz pójdźmy odebrać paczkę. Wybaczcie, że ja się tak troszkę rozwinąłem, ale naszło mnie po prostu. Ja mam coś takiego, że jak czuję potrzebę wygadania się z czegoś, czy czuję potrzebę walnie z Maria, świetnie dostarczają paczki po prostu, no gorzej niż u mnie do mieszkania. Jeśli czuję taką potrzebę, że muszę o czymś powiedzieć i uważam, że coś jest problemem, ja to powiem. I będę gotowy na to, żeby ktoś mi po prostu... Ktoś na mnie napluł wręcz za to, co mówię, ale potrzebuję czasami powiedzieć coś, powiedzieć o pewnym problemie, który jest moim zdaniem i który zauważam. O, dostajemy klucz do motocyklu. Chyba nie powinno się używać słowa motoru w wypadku motocyklu, tylko właśnie do motocyklu. Patrzcie, ale teraz odmiana po polsku, nie pamiętam jak brzmiała. No i mamy nowy pojazd, proszę bardzo, czyli będziemy mogli w końcu używać nowego pojazdu. Tak jak mówię, jeśli jest jakiś problem społeczny czy coś... O! Postanowił się w końcu ogarnąć. Jest Mendes tutaj. Ta babka. Zaraz z nim pogadamy w takim razie na sam koniec. Jeśli czuję potrzebę, tak jak mówię, wygadanie się z jakiegoś... O jest przenikające przez siebie postaci. Wygadanie się z jakiegoś problemu, to ja to powiem. I jestem gotów na polemikę również, jestem gotów na dyskusję, bo ja lubię tego typu rzeczy. Uważam, że analiza pewnego rodzaju rzeczy, które są pokazane w grach i przekładanie tego na świat rzeczywisty i rozmowa o tym, w ogóle rozmowa jako taka, jest dobrym sposobem na rozwiązywanie problemów bądź na po prostu wymianę poglądów na zasadzie zwykłej dysputy, dyskusji, kulturalnej dyskusji przede wszystkim. Gdzie dwie strony mogą, czy dwie, czy więcej stron, w zależności od tego, ile ich jest, mogą wygłosić to, co uważają, mogą to przeanalizować, użyć argumentów i niekoniecznie strona wygrywająca musi mieć rację, ale daje to szerszy pogląd i ja lubię tego typu rzeczy. Uważam, że rozmowa jest sposobem na to, aby ostatecznie osiągnąć jakąś tam zgodę, jakąś tam harmonię, czy po prostu, wiecie, wymienić się normalnie jako ludzie, poglądami, opiniami i tak dalej. Wiedzą też przede wszystkim. I tak jak mówiłem, niekoniecznie najsilniejsi muszą przeżyć. W tym momencie przeżywają ci i w sumie... największą
chyba szanse na przeżycie mają ci, którzy mają wiedzę i świadomość, jak z nich skorzystać, a nie ci, którzy mają brutalną siłę. Oczywiście, na przykład jakby teraz zaczęła się wojna, to wydaje mi się, że rzeczywiście silni mogliby przeżyć, w sensie takiej siły fizycznej, takiej w cudzysłowie męskości, tak, i twardości i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że oprócz nich przeżyliby również ludzie, którzy są sprytni, mają wiedzę i wiedzą jak to wykorzystać. Albo ludzie, którzy potrafią manipulować innymi. Albo wiedzą, jak się z czegoś wymigać. Tak jak mówię, to nie jest oparte tylko na fizycznej sile. W tym momencie żyjemy w świecie, gdzie nie tylko fizyczna siła jest czymś, jest w cudzysłowie siłą człowieka, tak? Przepraszam za takie rzeczy filozoficzne, ale troszkę mamy mało czasu, a chciałbym jeszcze właśnie z nimi pogadać, więc pozwólcie, że to zawężę do tak bardzo hermetycznych słów i ewentualnie sobie porozmawiamy o tym kiedyś indziej, jak będziecie chcieli, albo w komentarzach. Decyduj. Co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Barry'ego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Rozmawiałem z nim. Wydaje się spokojny, ale mocno przygnębiony. Chyba ma jakiś problem z Mendezem. Co? To czemu nie powie mi tego w twarz? Najwyraźniej źle znosił pracę w policji i nie miał o tym z kim pogadać. Mówił, że nawet nie próbujesz go zrozumieć. No, i kto miał rację? Dajcie spokój. Barry lubi czasem dramatyzować, ale wystarczy nim trochę potrząsnąć i zaraz wraca na ziemię. To tak nie działa. Zobaczymy. Trzeba będzie później do niego zajrzeć. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. Dzięki. To tak nie działa. Potrząsnięcie kimś wcale nie musi prowadzić do tego, że on będzie się lepiej czuł czy coś. Wręcz przeciwnie, może po prostu doprowadzić do tego, że on się zamknie w sobie bardziej. Dobrze, ale ja wam bardzo dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamięci Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. I zobaczymy się. Co? Chujów sto! Świetnie, jesteś bardzo zabawny. Kurczę, nie wszystko można podnieść, to mnie troszkę wkurza. A czekajcie. Chwilą mogłem to podnieść z pewnej perspektywy. No, to jest mały błąd moim zdaniem, który tutaj celem zrobił. Spadaj, mordo! Widzicie, teraz się udało. Który celem zrobił, bo rzeczywiście niektóre te przedmioty, które leżą, nadal są niedostępne do podniesienia. W następnym odcinku ogarniemy sobie ten motocykl, który dostaliśmy i... spróbuję może bardziej rozwinąć kwestię tych dylematów moralnych, które tutaj są. Spróbuję troszkę więcej pogadać o tym, ale... Jednak te odcinki, które tutaj tworzymy, które ja tworzę jako gameplaye, to jest, wiecie, dosyć zamknięta forma i dosyć wąski zakres czasu, żeby porozmawiać o takich problemach, tym bardziej, żeby gdzieś tutaj wcisnąć jeszcze jakieś badania naukowe albo coś. Bardziej będę mówił o ogólnikach, jeśli będziecie chcieli o tym podyskutować, ja to albo zapraszam na Discorda mojego, albo właśnie w komentarzach, jest to zawsze coś ciekawego. O, proszę bardzo, jeszcze ktoś do nas zadzwonił w międzyczasie. Hej, Kirk z tej strony. Jak leci, przyjacielu? Słabo. Zadzwonił do mnie taki jeden chuj i coś nawija. Było, minęło. Nie jestem pamiętliwy. Do rzeczy, robota jest. Super łatwa za super kasę. Wpadnij kiedyś do Kojota, to opowiem, o co chodzi. I kolejkę postawię. Co ty na to? Dobra. Aha. Dobra, zajrzę do ciebie. No i super. Zawsze mówiłem, że jesteś kumaty. W ogóle różne rzeczy mówiłeś. W tym kompletne gówno. Nie tym razem, Vi. Tym razem jest wszystko jak trzeba. No w chuj prawilnie po prostu. Nie każ na siebie długo czekać. Hej! Wiem, ja widziałem to, co wy widzieliście. Wiecie co? To było ciekawe, że podczas rozmowy ten obraz tak wam klatka. To jest dla mnie zaskakujące. Znowu, jest to kolejny element, który kolejna gra, w której coś... Jakiś element interfejsu wpływa na to, jak wy widzicie to na OBS-ie. To mnie troszkę zaczyna wkurzać i jest to dla mnie troszkę interesujące z perspektywy technologicznej. Będę musiał to jakoś ogarnąć. Mam nadzieję, że wkrótce się to uda też. Bo właśnie nawet problem nie jest wykorzystanie mojej karty graficznej, a to, że po prostu jeden element interfejsu, tak, jak na przykład teraz ta rozmowa, tak, wpływa na to, jak w ogóle cała gra u was się wyświetlała, bo te przeskoki były co najmniej śmieszne u was, naprawdę, bo u mnie tego nie było. No i to mnie trochę boli, bo chciałbym jednak, żeby to gameplay było jak najwyższej jakości. Dobrze, ale widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i na razie.